I dobra, jest chwilka czasu, to bierzemy się za delikatne remonty tego traktorka, bo on musi współpracować z opryskiwaczem. Także palimy go, wyjeżdżamy do światła, będziemy zmieniać gniazda hydrauliczne i linkę, ale powiem tak, porozkręcam to, zobaczę, czy te części, które mi przyszły, pasują. A żeby dokończyć te zabiegi, to zobaczcie, musieliśmy się trytkami ratować. Jaka to pomocna rzecz jest? Nagrodę Nobla dla tego, co wymyślił te opaski zaciskowe typu trytka. A dlaczego trytkami? I nie tylko trytkami. O, tutaj mamy takie gumowe zamknięcie, które wykorzystaliśmy do tego, żeby nam ten wąż też trzymało. Dlatego, że o, widzicie, ten zawór opryskiwacz nam, nie no, ogólnie zobaczcie, o, a ten w ogóle nie chce wyjść i dlatego tutaj mamy taki problem. No tak bym zmienił po prostu te gniazda na inne i bym jechał, a tutaj bym już nie zmienił, dlatego że linkę mamy urwaną i w jedną stronę nam tylko dźwignia działa. Także wymieniamy też tą linkę przy okazji. Jakaś mała konserwacja tego wszystkiego przed następnymi opryskami. Dobra, powiedzcie mi, co tu zrobić, żeby ten wąż wyciągnąć. On nie chce wyleźć. Kurde, już szarpałem młotkiem, pukałem. Trzeba będzie po prostu jakoś klucza tutaj wścibić, odkręcić całkowicie tą końcówkę. No, odkręcimy to i zobaczymy, czy to, co kolega nam przywiózł, będzie pasować. Działamy. Poszło. Kurde, gdzie stoliczek? Jest stoliczek. O, szmatki są. Stoliczek musi być. Tylko trochę czego poprzecierać. Dobra, odkręcamy. Powinniśmy zdjąć tutaj tą czapkę, ale że mamy wąż, dobra. Odkręcamy ten wąż całkowicie od tej końcówki. Tam ciężko będzie wścibić. Chyba, że właśnie lekko się uda go wyciągnąć. Kurde, widzicie? Tamten wyskakiwał sam, a ten znowu nie chce wyleźć, cwaniak. Dobra. Nie chcesz po dobroci, cwaniaku? Cholera. Myłem to wszystko, a to zawsze od spodu się nie umyje tak jak trzeba. Sprężarkę trzeba sobie tutaj wyciągnąć. Trochę to obdmuchać, żeby nam tu syfu nie naleciało. Lekko go dziada wysmyczyłem. Może uda się go odkręcić. Kurde, 32. Może się go uda odkręcić. Zostanie końcówka w środku i tyle. Jak się jej nie wydobędzie, to się drugą końcówkę przykręci. I wsio. Tamta pójdzie na straty. O, widzicie? Kurde. Syfu a syfu. Do montażu wszystko trzeba będzie ładnie czyścić. No ale dobra, odkręcamy to dziadostwo. Szmatka jak zwykle obowiązkowy rekwizyt w takich pracach. Czyścimy to i idziemy to przymierzać do tego, co przyjechało, nie? Do tych nowych części. Zobaczymy, czy to jest to samo, czy nie. Kurde, się przewrócę. Dobra, na pierwszy rzut oka to wygląda tak samo. Nie? Tylko na pierwszy rzut oka. W zestawie mamy nowy o-ring. O, to fajnie, że pomyśleli o tym. Nie trzeba kombinować, zakładać albo szukać jakiegoś o-ringu, albo przekładać starego, bo wiadomo, jak ze starym może być. Może trzymać, może nie trzymać. On ogólnie trzyma, jak jest stary, jak jest przykręcone wszystko, jak się odkręca, to lubi już drugi raz po zakręceniu nie trzymać. Aha, ale dobra.
pasują gwinty, to i wszystko będzie pasować. Tak właśnie, jak części pasują, to już jest połowa sukcesu. A tak wiadomo, jak nie pasuje coś, to trzeba robić albo jakąś przeróbkę, albo czekać na części, które pasują. A dzisiaj mamy na to czas, to działamy z tym. A tak byśmy nie działali, bo byśmy ewentualnie, jakby coś nie pasowało, to byśmy czekali na części. Albo kombinowali 2-3 godziny, żeby coś poprzerabiać, żeby to nam pasowało. Chociaż w tym wypadku to nie ma co przerabiać. Ale fajnie, że no to będzie pasować z tymi kapaczami. O, że to będzie wszystko tak, jak było w oryginale. Dobra. Zanim to wszystko zmontujemy, to trzeba to dokręcić i zobaczyć, czy w ogóle to działa. Bo tak pozakładamy wszystko ładnie, pięknie, a się okaże, że coś tam jest nie halo, nie? Dobra, dokręcamy to. Jak widać, już były zmieniane wcześniej te gniazda, i tutaj, a te jeszcze nie były zmieniane. No to niestety przyszedł na nie czas. Ja powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony ceną. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś 150 zł jedno. Porównajcie to do sprężynek. Jak takie coś kosztuje 150, co naprawdę odpowiada za coś ważnego, a tam takie sprężynki kosztowały 125. Macie pomysł, jak wyciągnąć, kurde, tą końcówkę, bo ja nie mam. Patrzcie, to nie chcę wyleźć przy takim uderzeniu młotka. Jak ja miałem ten wąż na polu wyciągnąć? Coś tam się zacięło. I nam ucieka. Na lewo i na prawo. Raz z jednej, raz z drugiej dziada. Albo mi się wydaje, albo wychodzi. Miałem jechać dosiewać te buraczki, ale powiem wam, że kropi aktualnie deszcz. Jakieś przelotne chmurki przechodzą. Chwilę jeszcze poczekam. No i mogę powiedzieć, że nie podoba mi się ta końcówka, szybko złączy. Się jakieś zadziory zrobiły i przez to mi to nie chciało wyleźć. Odkręcam to, jadę kupić do Stargardu nową, bo no to się wpakowałem w godzinę, kurde. Wszyscy z pracy wracają. O, nareszcie. No i niestety nie ma. Oto twoja chwila prawdy. Ha! Kurde! I zamknięte mają. No i niestety, runda po mieście zakończona niepowodzeniem. Nie było czegoś takiego na miejscu. Reszta sklepów zamknięta. Zamówiliśmy coś takiego na jutro. A powiem wam, że no, przyglądam się tutaj temu. Się zrobił taki rancik. Dlatego to nam nie chciało wyjść. Jakby to delikatnie przyszlifował. Czy to nam znowu nie będzie ciekło, nie? Ale spróbuję to delikatnie szlifnąć. Wiecie, te węże, kurde, pracują przy tym opryskiwaczu. Cały czas, góra, dół, belką sterują, jak jedziemy na automacie. No i te końcówki się wyrabiają, gniazda tak samo. A że te gniazda już miały prawo się zepsuć, to był tu luz. Już to ten zawór, tak, te gniazdo, ta końcówka tak dobrze nie siedziała i po prostu to pracowało wszystko. Tu się zrobiło jajo. Tu się zrobił tak zwany chop. Dlatego to nam nie chciało wyjść. No dobra. To aby dzisiaj tylko sprawdzić, to przeszlifuję, a jutro i tak będzie nowe, nie? O, podszlifowane ładnie i wchodzi ciasno. Dobra, dokręcamy to kluczami.
Kurde, zmokły mi klucze. Dobra, dociągnięte. No, może to będzie chodzić, kurde, takie podszlifowane, co? Ładnie siedzi, ciasno. No. Dobra. Zobaczymy, czy to działa. Później to jeszcze wyczyścimy. Założymy tak, jak było. A żeby to wszystko nam działało, musimy włączyć monitor. Bez prądu tutaj nic nie zrobimy. Niestety. Jeszcze się monitor nie włączył i nie działa nam joystick. Dopiero teraz. O, zobaczcie. Dopiero jak się włączył monitor, wszystko działa. Nic nie cieknie. Także to montujemy i bierzemy się za wymianę linki. Później trzeba będzie jeszcze zastosować coś takiego, co tu mamy. To już stosowałem, ale odtłuszczacz jakiś właśnie. I umyć to ładnie jeszcze kerszerem. No już było dosyć sporo umyte, ale to było tak zażygane, bo mi wąż wyskakiwał na polu. I parę razy mi tutaj żygnął olejem. I niestety wszystko było zarąbane. Kurde, porządek w traktorze trzeba zrobić. Jak dźwignia, tak lata. O, a tutaj ładnie nam pracuje linka. A w tą stronę już nie odbija. To chyba linka, co? Walła. No właśnie, nie jestem pewny, bo ostatnio tak samo miałem. O, tu mamy do obciążnika. Coś się też delikatnie przycina. Tą środkową wymieniałem? Tą środkową. Nie, tą wymieniałem. Tak, ta była wymieniana. Ta jest nowa, założona właśnie do obciążnika. I niepotrzebnie, bo się właśnie z tyłu zawór zaciął. A tutaj... No dobra, rozkręcamy, bo być może tutaj być linka. Sprzątać lubisz i fajny model jesteś. I nawet... Niestety, żeby mieć dobry dostęp do tej linki i widzieć, co się tam dzieje, żeby to wszystko przełożyć, to trzeba to zdemontować. Mamy już tu wszystkie śruby poodkręcane. O, ciężko to się ściąga bardzo. O, tak to wygląda, to ściąganie. Nie ma innej opcji. Po kolei, do góry. No akurat tu najgorzej, bo ręką można w to zarąbać. Zobaczymy to. O, ta delikatnie wyszła. Lepiej od razu głowę przykleić do sufitu. O kurde, bo urwę coś. A nie pójdzie. O, poszło. Cholera. Ale wciśnięte. Jak zwykle techniką, nie? Taktyką. Trzeba kombinować jak w kostce Rubika. O właśnie, trochę tu się pomacało, trochę się tu pomacało i teraz można to sobie na bok odłożyć, niech to się trzyma na tym kablu od tego włącznika, od napędu, to nie będzie nam na tyle przeszkadzać, chyba że włącznik się rozwalił. Oby nie. Leśnica cały czas szuka dodatkowych anestezjologów i internistów. 565 nowych zakażeń koronawirusem śląskim. Włącznik nam się rozdupczył. No fajnie, żeśmy jedno naprawili, drugie zepsuli. No i niestety przy odkładaniu tego wichajstra wypiął nam się ten przełącznik od napędu. Ja już go poskładałem, ale okazuje się, że jedna sprężynka gdzieś mi wypadła. Jak ją znajdę, to będzie ten przełącznik działał. A jak nie, to jakąś sprężynkę może znajdę albo nowy przełącznik, niestety. Także jedno się naprawia, drugie się psuje. Tak to w starych maszynach bywa. Chciałem to odłożyć na kablu, bo tak robiłem też wcześniej. Tak jak to, po co to odpinać? Niech to sobie tutaj wisi. Nie będzie nam w niczym przeszkadzać, a to mamy zdemontowane dlatego, żeby się dostać do tych śrub. Bo jak się do tego nie dostaniemy, to nie odkręcimy tego na dole. A musimy odkręcić to na dole, żeby dostać się do tej linki tam. Kurde. Tu mnie to przeszkadza trochę.
Ale dobra, jak odkręcimy te śruby, to będę miał lepszy dostęp. Dobra, tutaj przewodów też mamy trochę. A to dlatego, że zrobiłem sobie opuszczanie fotela w tym punkcie, a pompowanie mamy oryginalnie z tej strony. A dlatego taka przeróbka, bo taki przełącznik góra-dół trochę kosztuje. A tu zamontowałem taki przełącznik za 5 zł, tylko musiałem kable poprowadzić. No i osobno jest do opuszczania, osobno jest do podnoszenia. Teraz zobaczymy, co tą linkę boli. Ha, już wiem, co ją boli. Nie trzeba będzie linki zmieniać, kurde. Tylko żebym tą sprężynkę znalazł do przełącznika i będzie ok. Po prostu zabezpieczenie się wypięło na moje oko. A jak? Zabezpieczenie się wypięło, dlatego linka przestała działać. Tu jest zabezpieczenie od spodu. Musimy takie zabezpieczenie znaleźć. Czy ono tu nie leży? Czy ono pękło? Co się z nim stało? Jest. Pękło. No, widzicie? Pierdzielło. Tutaj było półokrągłe jeszcze takie. Uda się jakąś podkładkę tutaj dopasować? Zaraz zobaczymy. Tak wygląda John Deere. Jakby ktoś nie widział. Po rozebraniu pewnych elementów w kabinie. No, jaka wiącha kabli. I czy my tutaj znajdziemy sprężynkę? Oto jest pytanie w tym syfie. Spróbuję dopasować najpierw tą podkładkę. Kurde, siedzenie jeszcze było fajnie wymontować. To bym tutaj lepiej miał dostęp. Po prostu do tego zabezpieczenia. No, tutaj trzeba wsadzić zabezpieczenie. O, będzie to widać, kurczę. O, tu musi być, tu. Jak tego nie ma, to zobaczcie, co się dzieje. Ja hydrauliką chcę sterować, a nam cała linka idzie do góry. O. A ona powinna tu siedzieć, nam nie uciekać. Tak jak te. Teraz steruję tymi linkami. Zobaczcie, tu wszystko siedzi. Tu wszystko siedzi na dole. A ta od razu nam ucieka do góry. My musimy coś wykombinować. Albo zamówić takie zabezpieczenie. Wsadziłem, panie i panowie, stare zabezpieczenie i działa, ładnie chodzi, tylko co, zostawić na tym, za dużo rozkręcania, jak nam to znowu wyskoczy. Podkładki to się za bardzo nie da dopasować, to musi tam wejść w ten rowek, może tak zostawimy i skręcamy, aby tą sprężynkę znaleźć. Nie ma czasu, ciemno się robi. Sprawdzamy na starej lince, jak to zabezpieczenie się zachowuje. Powiem wam, że w miarę fajnie, bo to wskakuje tutaj ładnie i się trzyma. Jest takie wpięcie. O. I ładnie siedzi. Z tym, że kurde, jak to będzie pracować, za jakiś czas może wyskoczyć. Trzeba będzie zamówić takie zabezpieczenie. A oprócz tego zarąbać tam trytkę, nie? I dobra, teraz tak. Nie mogę znaleźć takiej cienkiej podkładki, żeby tutaj po prostu weszła, żeby coś dosztukować. Wpiąłem tą starą i myślałem o trytce, ale zamontowałem zwykłą opaskę. Oczywiście zamówię sobie takie zabezpieczenia w razie czego. No i jak to zwykle bywa, położę gdzieś, a później jak będzie trzeba, to nie będę mógł znaleźć. Też tak macie? No, tak to jest właśnie. Dobra, trzyma to na tej opasce, w sumie no na tym zabezpieczeniu, połowicznym zabezpieczeniu. Ładnie się to w miarę wpięło, tą opaską to docisnąłem, skręciłem, będzie hulać. Rozdupcyło się, kurde, i jeszcze wszystko ze środka wyleciało. Na dodatek zgubiliśmy taką jedną sprężynkę i za cholerę w tych śmieciach, w tym piachu, tego nie znaleźliśmy, ale dorobiłem sprężynkę, która tak samo działa. Ha, z kalamitki. Może to się uda. Żeby taki przełącznik zmontować, jak się rozdupcy, to wam powiem, że trzeba mieć stalowe nerwy. A już wam pokazuję, czemu on się rozwalił, kurde. A tu wszystko po prostu pracuje. I on tak jak tutaj siedzi, widzicie, o. Tu prawdopodobnie nie siedział dobrze, a musi wskoczyć, o, pyk,
nie siedział tu dobrze. Na pewno tu dobrze nie siedział. Dobra. I on nam się po prostu wypiął. A jak nam się tu wypiął, z jednej strony nam się cwaniaczek wypiął i wszystko się ze środka wysypało. Dobra, dobra. No i co? Składamy to. Jak się uda, to się uda. Jop, twoją mać, suka blać. Weź to, kurde, złóż. No i panie i panowie, przełącznik zmontowany. Tylko teraz najważniejsza rzecz. Czy on będzie działał? Zaraz to sprawdzimy. Ha! Sukces. Włącza napęd. I wyłącza. Kurwa. MacGyver żyje. Co, sprzątamy to, wkręcamy. Linka naprawiona. Przełącznik niechcąco został uszkodzony, ale sytuacja opanowana. Sprężynka od kalamitki pasuje, bo za cholerę bym w tych śmieciach tej sprężynki, która nam wypadła, nie znalazł. Kurde. Skręcamy. Dobra, gaśnica na miejsce. Dobra, radyjko sobie grało, czy teraz traktor odpali? Przycisk działa? Działa, kurde. Zamykaj. Kurde, udało mi się ten przycisk zrobić, to widzicie, jedno chce się naprawić, to się drugie zepsuje, nie? Czasami tak jest, ale udało się też naprawić. Trochę tylko dłużej czasu zeszło. O ty, kurde. O ty, cwaniaku. Rozrusznik jeszcze będzie do remontu. Także linkę udało się nam naprawić. Okazało się, że jednak linka nie musiała być wymieniona. Gniazda hydrauliczne wymienione, wszystko działa. Jeszcze parę rzeczy przy tym traktorze i przy opryskiwaczu trzeba będzie poprawić. Trochę rozkręcania było, ale za to był łatwy dostęp. Także co? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Na raziówka i do następnego. Aha! Oczywiście pamiętajcie subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. Wszystkiego dobrego. Narka.